Nie ma prostego pomysłu. Ja kiedyś obliczyłem, że średni cykl inwestycyjny w takim układzie termicznego odzysku od momentu, że jest pomysł do momentu przecięcia wstęgi, to jest między 4,5 a 5 lat. Z uzyskaniem zgód środowiskowych i tak dalej. W związku z tym, jeżeli dzisiaj powiemy sobie, trzeba to robić, to realna oferta dla posiadaczy odpadów, potem ja ci to wezmę i zagospodaruję, choćby odzyskam energię, czy też pójdę w głębszy recykling, to nie jest kwestia na jutro. A tak jak mówiłem, na dzisiaj mamy zmagazynowane około 30 milionów ton paliwa w Polsce i każdego roku dokładamy do tego te 1,5 do 3 milionów ton. Jak to będzie wyglądało przez najbliższe kilka lat? Jest to bardzo duże wyzwanie i między innymi z tego tytułu tak bardzo wzrastają opłaty, tak bardzo ci, którzy mogą zaproponować odzysk termiczny, to nie oferują po 200 zł, tylko po 400, 500 i do 1000 zł w tej chwili chodzi. Czemu? Bo jest tak mała podaż przy gigantycznym popycie. Każdy przedsiębiorca prowadzący, jak jeszcze dzisiaj to się nazywa RIPOK, musi coś z tym zrobić. Możliwości po drugiej stronie odbiorowe to są tylko cementownie istniejące, spalarnie, no i właściwie zaczynamy mieć poważny problem. Stąd rynek reaguje racjonalnie, idzie w górę cenami. Politycy na to wprowadzają zmiany prawa, tylko że przy wprowadzaniu zmian prawa, które ja uważam przede wszystkim na przykład te, które mówią o tym, że kończymy z tą fikcją rejonizacji i uzyskiwania pozwoleń, czyli przyblokowania rynku rozwoju na przykład metod termicznych przez martwe podmioty, które od 10 lat nic nie robią, a mają w wojewódzkich planach gospodarki odpadami, mają zabukowany pewien wolumen materiału do przerobu, rezygnujemy z tego, to otworzy drogę dla budowy obiektów. To jest na pewno krok w bardzo dobrym kierunku, ale proszę Państwa, one nie powstaną jutro.